Dobra, to tak jak tutaj gdzieś na slajdzie jest Janusz mówił, nazywam się Kamil Chmielewski, no i chciałem dzisiaj opowiedzieć trochę o moich, nie tylko moich, zmaganiach z cloudem i mikrousługami. No i to są głównie jakieś doświadczenia, które wyniosłem w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracy w Allegro. W Allegro trochę dłużej pracuję, ale ten temat mocno... Jestem mocno zajęty teraz tym tematem od kilku miesięcy i tutaj na bazie tego powstała ta prezentacja. Trochę o mnie tutaj slajd. Tak jak powiedziałem, w Allegro już pracuję trochę czasu. Ostatnio właśnie przy takich cloudowo-mikrousługowych rzeczach. Wcześniej przy innych rzeczach pisałem w wielu językach. Byłem programistą, architektem, kilkoma innymi rolami też się zajmowałem, ale właśnie to, co zawsze najważniejsze dla mnie było, to dostarczanie softu dla klienta, czyli nie gdzieś tam kod sam oddany do repozytorium, ale dostarczenie tego do klienta i stąd też takie różne role, bo czasem po prostu, jeżeli brakowało jakiejś roli, to stawałem się tą osobą. No i tak właśnie też zawsze to wspominam, że lubię programować, ale nie lubię pisać kodu. Wolę używać czegoś, jeżeli coś jest i ewentualnie zmieniać, modyfikować. Ale zawsze szukam najpierw rozwiązań, które już ktoś zrobił i próbuję się do nich dołożyć. Na początek o mikrousługach, czyli takim modnym trendzie teraz. Tutaj wpisałem takie zalety, które są dość znane mikrousług. One szczególnie są widoczne, tak jak właśnie na przykładzie Allegro, gdzie Allegro jeszcze teraz w dużym stopniu, to co widać na Allegro.pl, jest monolitem PHP-owym. Mamy nadzieję, że już za chwilę nic z tego nie zostanie i pewnie tak będzie. Ale jeszcze kilka lat tak naprawdę temu był to tylko głównie ten monolit PHP-owy. No i w porównaniu do tak zorganizowanego systemu mikrousługi charakteryzują się właśnie wieloma takimi cechami, które nam się podobają, czyli są z tego główną zaletą tego, że są małe, jest to, że łatwo je zrozumieć, łatwiej zbudować nieduże zespoły, które mają kompetencje w ramach tych mikrousług. Wywalenie się jakiejś mikrousługi nie powoduje wywalenia się całego systemu, tak? Czyli gdzieś mamy kawałki systemu, które są od siebie niezależne i mogą działać bez siebie. No i łatwo się je skaluje. Tutaj taki skalowanie to też jest właśnie, szczególnie też mi się przypominają takie czasy, jak gdzieś tam, pamiętam, aplikacje pisane w Javie, które miały jednocześnie, robiły i serwowały webowe rzeczy i na przykład jakieś cronowe rzeczy i ze skalowania na przykład frontu webowego wiązało się z jakimiś dziwnymi hakami, żeby krony dobrze działały. Tak? Także to też jakieś takie, ten rozdział daje nam, ma swoje zalety przy skalowaniu. No i fajnie jest też sobie wprowadzać różne języki programowania w mikrousługach. Tak? Nie mamy takiego, bardzo często zaczynamy coś od nowa, coś co ma działać i możemy sobie użyć, nawet tutaj nie chodzi też o języki programowania, nawet bazy danych, tak? Możemy sobie wymienić jakąś bazę danych, storage i zbudować coś od nowa, a jakieś stare rzeczy, które nam się nie podobają, możemy wyrzucić. No i tak jak tutaj te zalety wszystkie, tak jak mówię, gdzieś w Allegro były bardzo widoczne jeszcze w czasach tego monolitu, no i od jakiegoś czasu robimy tylko mikrousługi, które już praktycznie za chwilę zastąpią całkowicie ten monolit. I tu taka dodatkowo taka ważna uwaga, bo mamy te wszystkie zalety, ale to właśnie wytwarzając mikrousługi musimy pamiętać o szybkim wdrażaniu tych usług, czyli hasło Continuous Delivery, które też od jakiegoś czasu jest dość popularne. Bez dobrego procesu automatycznego Continuous Delivery niestety z mikrousługami będzie nam ciężko. Tutaj trochę o tym, jak to wygląda w Allegro teraz. Mamy około, napisałem tutaj, ponad 40 zespołów, załóżmy, deweloperskich. Każdy z tych zespołów pracuje w jakichś sprintach skramowych, jeden lub dwóch tygodniowych. Dużo usług, każda usługa na ilu środowiskach, no i aktualnie gdzieś około, no pewnie ponad 100 wdrożeń dziennie, tak? Czyli te continuous delivery, dobrze zorganizowany proces continuous delivery jest potrzebny, bo jest wykonywany wielokrotnie, dziennie, tygodniowo czy miesięcznie. No i to jest ta część mikrousług z tego pierwszego slajda.
slajdu, a teraz druga część, czyli mamy też mikrousługi, mamy też clouda. No i cloud, też popularne hasło, tak, wielu lat i trend, który mocno wchodzi i jest używany. I co, takie zalety clouda tutaj wypisałem z AWS-a gdzieś chyba, czyli cloud w swoich założeniach dostarcza nam, deweloperom tak naprawdę, bardzo szybko zasobów, które są potrzebne do uruchomienia usługi. Dzięki temu tak szybciej możemy wdrażać nowe usługi, skalować je, możemy dodawać sobie zasoby, odejmować. No i możemy w kilku minutach mieć nowy kod. No i teraz mamy tego clouda, tylko tu jest taki, trochę próbowałem zapisać jak kod, taki przypadek użycia clouda, właśnie takiego naszego clouda, czyli IaaS-a. Co jeżeli tym cloudem jest IaaS? Jak wygląda połączenie takiego pracy dewelopera, który tworzy mikrousługi, z cloudem, który jest, tak jak w naszym przypadku, jest takim IaaS-em jeszcze. To deweloper coś sobie tam, czy robi jakąś nową rzecz, komituje to do repozytorium, odpalają się systemy continuous integration, jakiś proces continuous delivery, budujemy paczkę, gdzieś tam ją publikujemy, no i wrzucamy na cloud, tak? Czyli bardzo prosta operacja z grubsza. Ale tutaj trochę chciałem zauważyć, jak to samo wdrożenie już tak wygląda i że to nie jest tak naprawdę wcale takie proste, bo mamy clouda, który jest tym IaaS-em, no i daje nam maszyny, tak? Czyli jeżeli chcemy coś wdrożyć, tutaj jakiś przykład, załóżmy na cztery, mieć coś na czterech maszynach, no to musimy najpierw zapewnić, że te maszyny są. Jeżeli nie ma tych maszyn, musimy utworzyć nowe maszyny przez jakieś tam API tego naszego clouda, sprowizjonować te maszyny, położyć na nich paczkę i dodatkowo jeszcze zapewnić, że taka spaczkowana mikrousługa będzie tam działać, czyli gdzieś coś, co będzie zarządzało jeszcze taką aplikacją. No i to są te operacje, które właśnie tak naprawdę z punktu widzenia czasu i tego, jak jest używany cloud na przykładzie Allegro, pewnie nie tylko Allegro, widać, że one jednak nie są takie proste, pomimo tego, że ten cloud daje nam takie, mamy te hasła, które mówią, że ten cloud to w ciągu minut te zasoby, to wykonanie tych kroków trochę czasu wymaga. No i właśnie to jest w sumie dalej, chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak my próbujemy i próbowaliśmy od jakiegoś czasu skrócić te kroki, które zaznaczyłem, czyli jakieś tworzenie maszyn, prowizjonowanie i zapewnienie, że one działają, przez co w ostatnim czasie przechodzimy, jak próbujemy skrócić ten czas, no i jakie są efekty. Pierwszy taki pomysł nasz na, czy pomysł, pierwsze użycie takie tego naszego clouda, czyli tego naszego IaaS-a, wyglądało tak, że zbudowaliśmy sobie ileś zespołów infrowych. Te zespoły infrowe miały wiedzę na temat tego, jak właśnie utworzyć te maszyny w tym cloudzie, sprowizjonować te maszyny w cloudzie i jak usługi, które dostaną od deweloperów, jak zarządzać tymi usługami, żeby one działały w tym cloudzie. Czyli powstało takie podejście, że cloudem dla mikrousług zarządza infra team, każdy zespół deweloperski miał swój infra team. No i przekazywał aplikacje do infra teamu, tylko tak jak tutaj napisałem, przekazywał je przez Jira, czyli zespół deweloperski chce wdrożyć nową usługę, wytworzył nową usługę i musi złożyć ticket w Jirze, że potrzebuje kilku maszyn albo jakiejś maszyny, na której będzie jakiś runtime pewnie tej usługi, najczęściej w naszym przypadku javowy. No i czeka na rozwiązanie ticketu. No i efekt jest taki, czyli wdrożenie nowej usługi, która powstaje, usługa, tak naprawdę mikrousługa może powstać, nie wiem, w ciągu jednego sprintu jakąś wartość dostarczać, a okazuje się, że w takim podejściu, które mieliśmy, czasami wielokrotnie dłużej zajmowało utworzenie maszyn i przygotowanie ich pod to, żeby ta usługa mogła tam stać. Czyli efekt nie był zadowalający i to nie jest to, co nam się podobało. Czyli później drugie podejście, czyli oddanie tego IaaS-a zespołom deweloperskim. Zespół deweloperski tworzy usługę, chce ją wrzucić, sam tworzy maszyny, zajmuje się provisioningiem tych maszyn i zapewnia, że ta usługa działa na tych maszynach.
Trochę lepiej już to wygląda, bo zespół deweloperski, załóżmy, jak już ma tą wiedzę, tak, to jest w stanie dodać sobie nowe instancje, nowe maszyny w ciągu godzin, znaczy, a nie dni, tak jak to wcześniej było. No ale też jest taka tutaj może wada albo taka bariera, którą musimy przejść, czyli grupa nowych narzędzi. Deweloperzy, którzy wiedzą, jak pisać aplikacje i mikrousługi, muszą się nagle nauczyć, jak zarządzać tym cloudem, jak tworzyć maszynki. Jakieś dylematy typu jaka dystrybucja systemu na tych maszynach, jak je prowizjonować, jak zarządzać tymi procesami, tak? Czyli grupa nowych narzędzi, które i nowych skilli, które zespół deweloperski musi zdobyć, czyli jakiś tam próg wejścia. Działa to szybciej, ale wymaga nowych umiejętności, także zdobywanie tych umiejętności też jakoś jest, propagowanie takich umiejętności w całej dużej firmie, gdzie są jakieś setki deweloperów, też nie jest proste. No i też te dodawanie instancji w godzinach też nie jest to, czego byśmy chcieli. To też jest trochę za długo. No i dlatego to też w pewnych momentach tak mogło wyglądać. Może tak jeszcze gdzieś u nas wygląda, ale to też nie jest model, który nas satysfakcjonuje. Tak jak tutaj mówię, nadal są godziny. Czyli idziemy w kolejne podejście. Pojęcie niemontowalnych serwerów. Czyli zbudowanie serwera, który już jest sam w sobie tak naprawdę instancją aplikacji. Budujemy taki serwer przy zmianach kodu. Zmieniamy kod, zmienia się usługa. Wypalamy tak jakby, jak tutaj mamy te Berlin Core. Wypalamy taką usługę, wersję tej usługi na takim serwerze jako obraz i później odpalamy już konkretne obrazy. Podejście, które ma też swoje wady i zalety. To, co się zmienia, tak, zbudowanie takiej paczki, o ile we wcześniejszych podejściach zbudowanie paczki, która jest jakąś tam mikrousługą, małą paczką, buduje się w minuty, tutaj buduje nawet do godzin, tak? Napisałem to w godzinach, ale długie minuty na pewno, bo sprowizjonowanie całej maszyny, na której jest stos potrzebny do uruchomienia mikrousługi i sama mikrousługa to na pewno kilkadziesiąt minut. No ale dodajemy później już, jeżeli mamy już taką instancję, zamroziliśmy sobie taki obraz takiej usługi, to dodawanie i skalowanie takiej usługi w ten sposób to są już minuty, czyli o wiele lepiej. Ale dalej pozostaje problem nowych narzędzi dla deweloperów. O tyle tutaj to jako taki plus też chcę wymienić, że są to jednak stabilne narzędzia, tak? Czyli jest to jakieś podejście, które jeżeli chcemy robić coś stabilnie, bez jakichś dużych eksperymentów i bawieniem się nowymi technologiami, to podejście ma na pewno swoje zalety i jest w miarę stabilne. Minus to gdzieś musimy składować te paczki, tak? Każda taka tak naprawdę paczka i wersja jakiejś mikrousługi to jest obudowana wieloma elementami, jak system operacyjny i wszystko, co w tym systemie jest, czyli gdzieś leżą te duże paczki i też trzeba tym umieć jakoś zarządzać. No i tu jeszcze taki znak zapytania wtedy też, bo tak naprawdę mamy gdzieś to, co mamy na dole, czyli na hardwareze Hypervisor, to jest gdzieś część cloudowa, którym zajmuje się zespół, który utrzymuje samego clouda. Na górze mamy aplikacje, jakiś tam language, runtime, czyli coś, co znają dobrze deweloperzy. No i ten środek, który też się zajmują wtedy deweloperzy, znaczy no właśnie nie wiadomo, kto się za bardzo zajmuje, tak? Kto ma budować te obrazy i te niemutowalne obrazy, czy deweloperzy, czy administratorzy, kto ma aktualizować te paczki na tych obrazach, tak? Jeżeli, nie wiem, jakaś nowa wersja Basha potrzebna, czy cokolwiek, tak? Jakiś security fix, gdzieś trzeba znaleźć to miejsce, kto ma się tym zajmować, to też nie jest takie niestety łatwe. No i teraz kolejne podejście, które właśnie, tak jak mówię, to było gdzieś tam etap taki stabilnego takiego budowania, czy używania stabilnych narzędzi, jakoś to działa, tak? Mamy w minuty te nowe instancje i możemy tak działać, no ale gdzieś szukamy dalej, eksperymentujemy. No i teraz o czym teraz powiem, to unikernele. Gdzieś się pojawiły na naszym radarze unikernele prawie rok temu. No i tak,
Unikernel. Pokrótce, to trochę takie oszustwo dla aplikacji, bo teraz to może wrócę później do tego slajdu. O, zróbmy ten slajd. Teraz jeżeli mamy właśnie ten cały stos, który był tam w normalnym podejściu, czyli IaaS, na nim maszyna wirtualna i na nim aplikacja, to wycinamy tak naprawdę tą część tego systemu operacyjnego. Aplikacja myśli, że rozmawia sobie dalej z jakimś kernelem, bezpośrednio wywołując syskole, ale przez jakąś cienką warstwę i takie małe oszustwo, małą warstwę oszukującą, rozmawia z hypervisorem, czyli pomijamy w ogóle zupełnie jeden kernel. Jest o wiele mniej warstw, jest o wiele szybciej. Także tutaj też to opisane trochę tak, czyli gdzieś bezpośrednio jeden kernel wycięty po drodze z całego tego stosu, bezpośrednio aplikacja rozmawia bezpośrednio z hardwarem. No i to są w sumie, to jest główna zaleta unikerneli, tak? Czyli gdzieś brak tej warstwy, którą też nie wiadomo kto jak ma zarządzać. Nie? Budujemy aplikację, która właściwie jest wielkości zwykłej paczki aplikacyjnej w tych wcześniejszych podejściach i nie musimy się martwić tym, na jakim to systemie postawić, jak sprzedawizjonować ten system. Tylko taka aplikacja jest od razu i obraz takiej aplikacji jest tak jakby z punktu widzenia clouda jest też maszyną, która wstaje i robi tylko jedną rzecz, robi tylko tą rzecz, którą ma robić ta mikrousługa. No proszę, mam pytanie. Nie jestem jakimś tam adminem, DevOpsem, ale jak chcemy tą paczkę, tą mapę gdzieś zdeployować, to jakby nie było, musimy się połączyć z jakimś SSH. SSH jest wystawiane przez jakiś system operacyjny, tak? Czy tak, to jest, nie, właśnie zupełnie to znika, bo tak naprawdę tu jest, mamy tutaj warstwę hypervisora i tutaj gdzieś w przypadku IaaS-a hypervisor stawia załóżmy maszyny, tak, w normalnym świecie takim IaaS-owym, no to on stawia maszyny, na których jest, tutaj jest system operacyjny i tak jak mówisz, wtedy paczkę z aplikacją przez SSH wrzucamy na ten system operacyjny tutaj, nie? Okej, no i w tym momencie to rozumiem, ludzie od IaaS-a zajmują się tym, żeby nam dostarczyć działający system operacyjny, na który sobie możemy wrzucić paczkę. No właśnie, tak. Znaczy albo ludzie od IaaS-a, albo deweloperzy, tak, którzy właśnie, to jest właśnie ten znak zapytania, do którego też, o którym też mówiłem, że w sumie, jeżeli chcemy, że ludzie od IaaS-a, no to musimy mieć zespół IaaS-owy i teraz jak oni mają się ze sobą komunikować, czy tak jak właśnie przykład tej Jiry, że wtedy deweloperzy, jak chcą tutaj tą część mieć zapewnioną, to jakoś muszą poprosić tych ludzi od IaaS-a, żeby im to postawili, tak, czy sami się tym zajmują, nie? Gdzieś jest ta... No, trzeba wybrać, kto ma to robić, a każdy wybór ma swoje plusy i minusy. A tu tak naprawdę... Konfiguruje, zrobi security. Robią to deweloperzy. Znaczy, to mniej więcej wygląda tak... Musiał pokazać przykład, to później coś wrzucę, ale to jest... Tak naprawdę definiuje coś podobnego... Powiem o jednej implementacji unikerneli, czyli to jest OSV, którego ja używałem. Jest tak, że mamy narzędzie podobne do Dockera. No, jest coś takiego jak Dockerfile, tam mamy Capstan file, jest takie narzędzie, które się nazywa Capstan, w nim definiujemy podobnie jak w przypadku właśnie Dockera, że co to jest krok budujący, jakie paczki mają się znaleźć na takim obrazie i dostajemy w wyniku, dostaniemy obraz, który jest obrazem maszyny wirtualnej tak naprawdę, obrazem, który wrzucamy od razu na IaaS-a, czy możemy to wrzucić na AWS-a, czy w naszym przypadku na OpenStacka i OpenStack albo AWS myśli, że to jest normalny system operacyjny i startuje to jak normalną maszynę wirtualną, tak naprawdę tam jest tylko ta cienka warstwa abstrakcji, taka, która komunikuje się bezpośrednio z hypervisorem po API Xena bezpośrednio. Czyli tutaj, no może tutaj nie dorysowałem tego, tutaj jest taki małe coś, co oszukuje z jednej strony aplikację, że ma system operacyjny jeszcze tu, a z drugiej strony oszukuje clouda, że to jest maszyna system operacyjny. Znaczy, no nie oszukuje, tak? Bo stawiają się deweloperzy już. Tak, zbudowanie tego naprawdę jest bardzo proste, nie? Zbudowanie takiej paczki i ta paczka jest od razu obrazem możliwym do wrzucenia jako image do IaaS-a. Czyli, no i teraz tak, zalety takiego podejścia, no to szybkie budowanie tych paczek, bo tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo prosty proces, podobny jak budowanie Dockera. Te paczki są małe, bo tak naprawdę narzut w przypadku OSV-a, którego ja używam, jest jakieś, nie wiem, 15-16 mega, tam w zależności od wersji, mamy narzutu tak naprawdę ponad aplikację.
starty takich instancji to są naprawdę milisekundy. Postawienie, dodanie po prostu, nie wiem, zeskalowanie w jakimś panelu, czy AWS-a, czy właśnie OpenStack'a, dodawanie nowych maszyn, to po kilku milisekundach działa już aplikacja gotowa. Ja to jakoś mierzyłem wcześniej, już nie pamiętam ile to było milisekund, ale to są milisekundy. Czyli bardzo szybki start takich instancji. No i używamy, tak jak mówiłem, używamy po prostu dalej czy GUI-a, czy API do tego EAS-a, nie? Którego gdzieś mamy. Czyli stawiając instancje mikrousługi, stawiamy po prostu maszynę. Nie? A tak naprawdę to jest, prawie tam nic nie ma oprócz tej naszej mikrousługi. Bardzo czyste i szybkie podejście. Teraz minusy, ze względu na to, że sama ta cienka warstwa komunikuje się w jakiś sposób z hypervisorem, jest zależna od konkretnych bibliotek i API do hypervisorów i jest tylko kilka implementacji. Jest tak, czyli tak, najbardziej popularny to jest OCaml, który pierwszy wyszedł, to jest MirageOS. Jest Haskell, Erlang, no i JVM, który jest chyba najświeższy. Stawianie JVM-a w unikernelach jest takim najświeższym podejściem i jest do tego właśnie projekt OSV, którego ja używam. Czyli mamy gdzieś, jesteśmy ograniczeni tylko tak naprawdę do tych języków. Nic innego na takich unikernelach nie zbudujemy w tej chwili. Chociaż OSV-em można się pobawić. Teraz jeszcze raz podejście do tego samego, bo teraz mamy te unikernele, to też nie jest koniec drogi jeszcze, znaczy też badamy cały czas inne podejścia, tak? To nie jest... Unikernele mają to wadę, że są bardzo świeże, nie? Tak jak powiedziałem, jest tylko kilka implementacji, są bardzo świeże, nie? To jest dość bardzo eksperymentalne podejście. No i gdzieś teraz jeszcze są pomysły na inne odchudzenie tego stacku. Czyli wcześniej próbowaliśmy wyciąć stamtąd ten OS kernel, tak, znaczy cały system operacyjny nad hypervisorem. No i teraz kolejne podejście, czyli ostatnio popularne kontenery, czyli próba wycięcia też systemu operacyjnego, jednej warstwy systemu operacyjnego, ale wycięcia też hypervisora, czyli zamiast hypervisora takiego klasycznego dostajemy zarządcę kontenerów i dostajemy kontenery. O tym podejściu trochę też zalety tego podejścia też jest tak naprawdę budowanie paczek w minuty aplikacyjnych, bo nie wiem czy Dockera używaliście, tak, ale to zbudowanie paczki dockerowej to są raczej minuty zbudowania takiej paczki. Małe są te paczki, tak, bo znaczy musimy, tu jest ta gwiazdka, tak, zaznaczyłem tą gwiazdkę, bo na pewno nie jest to tak małe jak unikernele, bo gdzieś ten tak jakby drugi system operacyjny leży i ten rootfs, chociaż też się pojawiają różne systemy operacyjne, które są coraz mniejsze, ale przy dobrej dystrybucji i wyborze jakiegoś takiego bazowego systemu operacyjnego mamy naprawdę małe paczki, które chyba dorzucają tylko mikrousługę. Też startują instancje w milisekundy, jak w przypadku unikerneli. No ale takich trochę to jako minus zaznaczam, że wywalamy tego EAS-a, którego dobrze znamy i tak naprawdę jak go wywalamy, to jakoś musimy zarządzać tymi kontenerami. Mamy te kontenery w tym cloudzie, ale tracimy warstwę do zarządzania trochę, bo stawianie z drugiej strony kontenerów na EAS-ie, no to też jest dokładanie dodatkowych warstw zamiast zdejmowanie tych warstw. Czyli gdzieś jest ten problem, co zrobić z zarządzaniem na wielu maszynach gdzieś pod spodem fizycznych, jak te kontenery rozkładać. Czyli to też jest podejście, które ma wady. No i teraz to było takie właśnie trochę przegląd może tych doświadczeń naszych z Allegro i różnych podejść, jak możemy zarządzać mikrousługami w cloudzie, jak deployować mikrousługi w cloudzie. No i na bazie tych doświadczeń i przejście przez różne technologie, my teraz też już jesteśmy w trakcie już takiej implementacji i produkcyjnego użycia czegoś, co wybraliśmy po przejściu przez te różne typy. No i wybraliśmy Mesosa, nie wiem czy widzieliście Mesosa, czyli kontenery, a zamiast kontrolowania tego przez jakiegoś tam EAS-a, kontrolujemy to przez Mesosa. No i to jest tylko taka poglądowa jeszcze informacja. Nie wiem, czy ten obrazek nie jest za zbyt rozbudowany, ale to on pokazuje tak naprawdę tyle, że mamy gdzieś jakiegoś mastera, który zarządza zasobami w całym klastrze. Są slave'y, które mają jakieś swoje ilości
z jednej strony procesora, core'ów i gigabajty RAM-u. Wdrażając jakąś aplikację, jeżeli chcemy uruchomić jakąś aplikację na klastrze Mesosa, mówimy masterowi, że chcemy mieć teraz aplikację numer jeden, która musi mieć jeden CPU i 2 giga RAM-u i teraz Mesos Master komunikuje się z tymi slave'ami, gdzie każdy slave wie, ile ma dostępnych zasobów u siebie i szuka miejsca na konkretnej maszynie fizycznej i tam startuje już naszą aplikację w kontenerze. Czyli to jest warstwa, która pozwala nam na zarządzanie tymi kontenerami, którą utraciliśmy, pozbywając się IaaS-a. No i dobra, to w sumie to był taki przegląd i właśnie to, czego my używamy, pytania. A to jest zapytanie jeszcze o security. Jak się robi jakieś obrazy tych systemów do Docker czy tak dalej, one są immutable, prawda? Takie usługa sobie stoi, nie wiem, 2 miesiące powiedzmy bez żadnych zmian, w międzyczasie dochodzą jakieś fixy do, nie wiem, do kernela czy do czegoś, systemu operacyjnego. Jak tym zarządzacie? Czy zależy w jakim podejściu, no jak mamy, czy tak, jeżeli teraz taki fix jest potrzebny, to on też musi być uzasadniony, czy najlepsza droga taka to jest, że mamy, jeżeli jest ten fix potrzebny, to powinno dać się też uzasadnić biznesowi, nie? I wtedy tak naprawdę to wpada na normalną kolejkę jakichś zadań zespołu skramowego, który może robić jakieś feature'y, tak, czyli dodajemy nowy przycisk gdzieś tam, ale też jest praca do wykonania pod tytułem jakiś security fix, bo bez tego nie jesteśmy narażeni na jakiś problem z bezpieczeństwem i tak naprawdę ten zespół decyduje wtedy i przebudowuje takie obrazy, nie? Czy decyduje o przebudowaniu tych obrazów. Muszą śledzić tak naprawdę, czy nie wiem, do Linuxa nie weszła jakaś łatka bezpieczeństwa, czy to, do pakietu, który akurat jest na mikro. Czy to admini też będą już wiedzieli, nie? I admini potem mogą zbudować i tak naprawdę oni to robią, budują nowy obraz, nie? Jakiś aktualny, a później zespół siedzi na jakimś starym obrazie, tak? Bo gdzieś w jakiejś starej wersji. No i później jest informacja o tym, że jest dostępny obraz, który ma jakieś tam fiksy, tak? I zespół musi wtedy się przesiąść, czyli tak naprawdę przewalić maszynę z nowym obrazem. Nie? Monitorują admini, rozgłaszają informacje, a tak, deweloperzy muszą się tak przeportować. A deweloperzy wtedy korzystają z tego, nie? Z tej zmiany. W jaki sposób powiedzmy poszczególne usługi się komunikują ze sobą? W sensie skąd dana usługa wie, gdzie leży inna usługa? Bo jak sobie powiedzmy, nie wiem, dany mikroserwis, nie wiem, zostanie skilowany i podniesiony od nowa, to może w ogóle się na innej maszynie podnieść, nie? Mm-hmm. I teraz w jaki sposób tak się dzieje. Komunikacja? Czy my mamy akurat, pomijając właśnie to warstwę wdrażania, czy tam uruchamiania tych usług, nie? Gdzie one działają i tak mamy oddzielną, tak jakby, no też usługę, która się nazywa Discovery Service, która jest odpowiedzialna za właśnie trzymanie takiego stanu i informacji o tym, gdzie dane usługi są. Jak usługa jakaś wstaje, to ona się rejestruje w tym Discovery Service, że jestem... Na Zookeeperze te usługi zrobione? No, na Zookeeperze to mamy zrobione, nie? Ale to... I to jest akurat podejście, które już mamy, tak jak mówię, zanim wybraliśmy w ogóle, nie, jakiekolwiek inne rozwiązanie. Ale teraz, robiąc to od początku, można też to inaczej zrobić, bo nawet właśnie biorąc Mesosa, też są rozwiązania na Mesosie, które też robią takie service discovery, potrafią spiąć wtedy też Mesosa z jakimś haproxy, czy czymś takim, co nawet, które zrobi nam też jakiś load balancing, tak, czyli tych rozwiązań jest sporo, nie? My mamy tutaj, tak jak mówię, nie mamy taką usługę zrobioną na Zookeeperze, w której każda usługa się rejestruje, a inne usługi, jak chcą się dobić do jakiejś konkretnej usługi, to pytają do tego Zookeepera, gdzie mogą się dobić, nie? A to jak pociągnę dalej, mówisz, że macie tak było wcześniej, ale teraz są inne rozwiązania. Gdybyś teraz to robił, to robisz coś innego? Nie wiem, czy... Znaczy, pewnie... Pomyślałbym nad tym, konsulem najbardziej, nie? Konsul jakoś mi się wydaje, czy to ze względu też na pewne feature'y, których my nie mamy, nie? Zookeeper też jest kwestia tego, jak jest zaimplementowane sam, no bo tak, Zookeeper ma swój tam algorytm ZAP do utrzymywania rozproszonego stanu, nie? Jest, konsul działa na RAFT-cie i RAFT ma dodatkowo jeszcze algorytm konsensusu, czyli po rozpięciu się klastra na części nie tracimy, w przypadku Zookeepera po prostu tracimy w ogóle jakąkolwiek możliwość zapisów, nie? Jak nam się gdzieś na pół rozetnie klaster, to po prostu nic nowego nie zapiszemy. W przypadku konsula i RAFT-a możemy zapisywać, później mamy algorytm konsensusu, który potrafi później zmerżować te zmiany, nie? Także to jest na pewno zaleta. A
No i konsol też ma wiele więcej feature'ów, na pewno. W jakim protokole, to wchodząc w aplikację, w jakim protokole to się wszystko ze sobą komunikuje? Czy na przykład, nie wiem, aplikacja pokaza do jakiegoś serwisu, to po HTTP, czy po jakiejś innej? HTTP i JSONy, no taki REST, nie? Standardowy. To wprowadza jakiegoś takiego znacznego opóźnienia, czyli na przykład, nie wiem, wyświetlenie strony to jest, nie wiem, puknięcie do 20 mikroserwisów, strzelam. No jakoś nie tak, nie martwimy się tym tak, nie? Nie mamy takich, znaczy jesteśmy w stanie napisać usługi, które odpowiadają w milisekundach, nie? To są jakieś tam naprawdę dziesiątki, w zależności od poziomu skomplikowania, co ta usługa musi zrobić, ale nie wiem, znam usługi, które też coś robią i mają średni czas odpowiedzi 0,15 milisekundy, nie? Bazowaliśmy na z Netflixa, już zapomniałem, jak ta biblioteka się nazywała. Jest tam, był jakiś kurator, na pewno później był jeszcze taka nazwa kurator z Netflixa. Znaczy, jest biblioteka z Netflixa, nie? Która to robi na Zookeeperze, ale my tam jeszcze później, bo on jest tylko Javowy, nie? Wtedy, jeżeli opierasz się na tym rozwiązaniu Netflixowym i Zookeeperze, to masz tylko Javę. My dopisaliśmy jeszcze tam restowe takie API, żeby w jakichś innych technologiach też można było korzystać z tego serwis Discovery, także dopisaliśmy jeszcze coś tam swojego. Dzięki. Dzięki.